Zastanawiacie się pewnie, co robię. Spokojnie, wszystko ze mną dobrze. Przypomniałem sobie, jak w czasie dzieciństwa wraz z kolegami próbowaliśmy złapać fale radiowe. Dzisiaj porozmawiamy o zjawisku, którego nie jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem, ani nie czujemy. Dowiemy się wszystkiego na temat pól elektromagnetycznych i promieniowania jonizującego. Spróbujemy je zobaczyć, a nawet złapać to, czego nie widzimy. Dzień dobry. A już myślałem, że tak jak pole elektromagnetyczne, jesteście Państwo niewidzialni. Wręcz przeciwnie. Inspekcja Ochrony Środowiska jest bardzo widoczna, jeśli chodzi o monitoring, nadzór czy kontrolę. A czym właściwie jest pole elektromagnetyczne i co to znaczy dla nas? Nie bez powodu jesteśmy w tym miejscu, w rejonie stacji linii radiowych Bytków. Na tym obiekcie znajduje się wiele instalacji telewizyjnych, radiowych, jak również stacje bazowe telefonii komórkowej, dzięki którym mamy połączenie telefoniczne dzięki polom elektromagnetycznym. Promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości radiowych, o którym mówimy, nie wywołuje zjawiska jonizacji. A jakie są źródła pól elektromagnetycznych? Źródła pól elektromagnetycznych możemy podzielić na dwie grupy: naturalne i sztuczne. Do naturalnych zaliczymy wyładowanie atmosferyczne, słońce, natomiast do sztucznych są to wszelkiego rodzaju instalacje radiokomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne. Ale skoro tego nie widać, to jest to poza jakąkolwiek kontrolą? Wręcz przeciwnie, są instytucje, które nad tym czuwają, między innymi Inspekcja Ochrony Środowiska, która prowadzi monitoring lub bezpośredni nadzór i kontrolę nad podmiotami zarządzającymi instalacjami emitującymi pole elektromagnetyczne. Dodam, że ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi jest zdefiniowana w przepisach i polega na utrzymaniu poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku poniżej poziomów dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach. A jak wygląda taka kontrola? Sprawdzamy dokumentację przekazaną przez podmioty zarządzające instalacjami emitujące pola elektromagnetyczne, ale również wyjeżdżamy w teren na pomiary. Czyli bierzecie Państwo miernik, chodzicie po ulicy i mierzycie pole? No tak nie do końca. Sposób prowadzenia pomiarów oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku są ściśle określone w przepisach prawnych. Inspektorzy wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska kontrolują dokumentację, która wpłynęła od operatorów zarządzających stacjami bazowymi i sprawdzają, czy pomiary zostały wykonane w sposób prawidłowy oraz czy są spełnione poziomy dopuszczalne. Wspomniała Pani o tym, że Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi monitoring. Co to jest? Monitoring pól elektromagnetycznych są to cykliczne pomiary prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska już od 2008 roku. Obecnie wyznaczanych jest ponad 1100 punktów pomiarowych na terenie całego kraju w miejscach dostępnych dla ludności, na przykład tak jak tutaj, i pomiar wykonuje się w sposób ciągły przez pół godziny. Cykliczność tych pomiarów daje nam możliwość oceny zmiany poziomów pól elektromagnetycznych w danym miejscu. Obiecałem, że zobaczymy i złapiemy pole elektromagnetyczne. Co ja mam teraz zrobić? Ten temat zostawmy specjaliści od pomiarów pól elektromagnetycznych. To pójdę na spotkanie z nim w takim razie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Dobry. Podobno jest Pan w stanie złapać nieuchwytne pole elektromagnetyczne. Dzień dobry, tak mówią, lecz jest to możliwe dzięki istnieniu specjalistycznych instrumentów i urządzeń. Ten sprzęt przypomina mi ten, który widziałem u filmowych pogromców duchów. Pomiary poziomów pola elektromagnetycznego przenikającego do środowiska realizowane są z zastosowaniem profesjonalnej aparatury pomiarowej wraz z dedykowanym oprzyrządowaniem, akcesoriami oraz oprogramowaniem. Możemy rozróżnić dwa rodzaje przyrządów pomiarowych pola elektromagnetycznego. Mierniki szerokopasmowe pola elektromagnetycznego wraz z dedykowanymi sondami pomiarowymi pola oraz analizatory selektywne widma promieniowania elektromagnetycznego.
I co nam to daje? Analiza dyskretna widma promieniowania elektromagnetycznego przenikającego do środowiska umożliwia nam uzyskanie wartości natężenia pola elektromagnetycznego właściwego dla konkretnego rozpatrywanego źródła pola elektromagnetycznego w badanym zakresie częstotliwości. Te urządzenia zbierają na pewno mnóstwo danych. I co się później z nimi dzieje? Całokształt zbiorów danych pomiarowych źródłowych podlega dogłębnej analizie w laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a uzyskane wyniki badań pozostają przedstawione w postaci stosownych raportów z badań właściwych dla zastosowanej metody badawczej, jak i zastosowanej aparatury pomiarowej. Muszę przyznać, że namacalnie poznałem to, co niezauważalne, a to już wyczyn. Ale doskonale wiem, że oprócz pola elektromagnetycznego jest także promieniowanie jonizujące. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To ja muszę jeszcze wrócić do pani Katarzyny Moskalik, żeby przybliżyła mi temat promieniowania jonizującego. Cieszę się, że panią znów widzę. Witam ponownie. Mówiliśmy przed chwilą o promieniowaniu elektromagnetycznym, że nie powoduje zjawiska jonizacji. Proszę mi powiedzieć, czym w takim razie jest promieniowanie jonizujące? Fale elektromagnetyczne, o których dzisiaj rozmawiamy, mogą mieć różną częstotliwość i różną długość, a co za tym idzie, również różną energię. Niektóre fale elektromagnetyczne niosą ze sobą tak dużą energię, że mogą powodować jonizację cząsteczek i prowadzić do rozpadu wiązań chemicznych, na przykład w DNA. Mówimy wtedy o promieniowaniu jonizującym. A jakie są źródła tego promieniowania? Promieniowanie jonizujące występuje w środowisku od zawsze. Nie mamy wpływu na promieniowanie pochodzące z kosmosu czy promieniowanie ze skorupy ziemskiej. Jednak jest to promieniowanie bezpieczne i nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia. Natomiast sztucznymi źródłami promieniowania jonizującego mogą być wszelkiego rodzaju urządzenia wykorzystywane w medycynie, na przykład rentgeny, ale także reaktory jądrowe. Niekontrolowane uwolnienie takiego promieniowania do środowiska może być już wtedy dla nas niebezpieczne. A jaka jest rola i zadania Inspekcji Ochrony Środowiska? Warto wiedzieć, że ochroną radiologiczną kraju zajmuje się Państwowa Agencja Atomistyki. Jednak Inspekcja Ochrony Środowiska również ma w tym swój udział. W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wykonujemy regularne badania skażeń promieniotwórczych powietrza, wód powierzchniowych i osadów dennych, a także gleby. Warto wiedzieć, że badania skażeń promieniotwórczych mogą wykonywać specjalistyczne jednostki nadzorowane przez prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pomiary te wykonuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. A po co się monitoruje promieniowanie jonizujące? Głównym celem jest szybkie wykrycie wzrostu skażeń promieniotwórczych w środowisku. Pomiary ciągłe wykonywane są na stacjach wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Muszę powiedzieć, że jestem naładowany ogromem wiedzy. Mógłbym nawet nią promieniować. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Widzicie? Udało się złapać sporo wiedzy na temat pola elektromagnetycznego i promieniowania jonizującego. Ale najważniejsze jest to, że inspektorzy z Inspekcji Ochrony Środowiska wszystko nieustająco kontrolują, monitorują i nadzorują. To ja znikam.